Gotowy? Wisłowski zaraz będzie. Wchodź już za 3 minuty. Co to kurwa jest? Od 10 lat robi ci tu utarg, a ty mi podajesz takie szczochy? Od 10 lat nie zapłaciłeś nawet za krople alkoholu w tym klubie. Także mnie nie wkurwiaj. Zwłaszcza dzisiaj. Co za syf? Szanowni Państwo, Panowie i Panie, tylko dzisiaj, tylko w klubie Splendor, legenda polskiego kabaretu prosto z Baltimore, Chester Slovik! Ja, Chester Slovik, ciao! Witam Was, kochani, bardzo serdecznie, witam Ciebie. Słuchajcie, jechałem do Was dzisiaj samochodem przez przeuroczą mieścinę, nazywa się Walik. Nie byłoby w tym nic takiego ciekawego, gdyby nie fakt, że siedzę sobie w aucie, na światłach, patrzę w prawo, na przystanek autobusowy, a tam jest napis Walik na żądanie. No, słuchajcie, ja nawet nie wymyśliłem tego. No. Dzień dobry. Będzie, właśnie, pierdol. Ale do kościoła wchodzi jakiś taki bardzo dziwny facet, jakiś taki zgarbiony, ma tutaj marynarkę, coś ewidentnie tutaj trzyma, czai się i podchodzi tak powolutku do organizmu. A ja? Cześć. Wiesz co, proszę, mam spory. Absolutnie, organizmu. Weź do gardyny. Podchodzi do organisty, ja obserwuję sytuację, bo czuję, że coś się zdarzy i ten facet nagle wyciąga ten słoń, odkręca i jakiś proszek wysypuje. Sania jestem. Nie, na was zrobiło. Możesz to zanieść na górę, dzięki. Tu występujemy, a teraz cię zaprowadzę do garderoby, dobrze? Na organistę, na krzesło, na instrument, syk, totalne zamieszanie. No, organista wstaje, o co chodzi, krzyczy na niego. No, a tamten facet tak przepraszająco mówi, ale no, proszę się nie gniewać, chciałem wykonać tylko ostatnią wolę teściowej, która powiedziała, że po śmierci wszystko ma iść na organy. No słuchajcie, no, ja to widziałem, przecież no, bym nie wymyślił czegoś takiego, prawda? No nic, kochani, słuchajcie, no dziękuję Wam za uwagę, było mi przemiło, widzimy się niebawem, mua, pięknie. Ale super to jest zdjęcie. Ale się... Chester, to jest Sania. Sania będzie dzisiaj siedzieć z tobą w występie. Hej, bardzo mi miło. Ale ja nie potrzebuję supportu. Chester, Sania jest piosenkarką, robi karierę. Także bądź dla niej miły. Nie potrzebuję supportu. Chester, rób swoje i niech każdy robi swoje. Sania dzisiaj występuje. To by było na tyle. Śpiewasz chociaż jakieś lata 80. czy współczesne gówno? Swoje kawałki śpiewam. Chciałabym nagrać płytę. Okay. Tylko tak, nie przeciągaj występu bisami. Punktualnie o okrągłej godzinie wchodzę ja. Jasne? Tak. Maja? Cześć. Hej. Pięknie wyglądasz. Ty też. Dobrze się prezentujesz. Wiesz, trochę minęło. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Gerard. Adam Piskorski. Bardzo miło. Wiem. Oglądam pana program, to co się w telewizji. Zapraszam. Chcielibyśmy właśnie tutaj nakręcić castingi, to masz talent i... Proszę, proszę, tak, rozmawiałem. Proszę usiąść z pana asystentką, wszystko wiem. Zamieszam. Proszę uprzejmie. Oczywiście lokal jest do pańskiej dyspozycji. Przepraszam na chwilkę. Dwie najlepsze whisky. A tam, pod antresolą, będzie można tam zawiesić kamerę? Rzeczywiście. Okay. Wszystko dla pana. Dzięki. No, na zdrowie. 20-letnia najlepsza. Dudna można. Kto to jeszcze trzyma?
Kasety. To jest akurat mój największy hit. Może się napijesz? Hmm? Nie, nie, dziękuję. Mam bardzo dobrą whisky. Nie, naprawdę, dziękuję, jestem autem. Jak ci się podał występ? Był świetny. Jak zawsze. Wiesz, tutaj to tak tymczasowo, wspieram Gerarda. No wiem, wiem. Zawsze byłeś dobry dla wszystkich. Chester, 5 minut. Wypierdalaj! Nie przyszłaś na mój występ, prawda? Łukasz. Chester. Dziś jestem Chesterem. Dobrze. Nie przeciągajmy tego, co? Załatwmy to jak dorośli. Podpisz to, proszę. Mam zaraz kolejny występ, zresztą bardzo ważny. Muszę się przygotować, mogłeś dać mi znać. Przecież od miesięcy próbuję się do ciebie dodzwonić. Miałem kupę roboty. Łukasz, czy ty możesz chociaż raz w życiu nie pajacować? Chester! Chester, Chester, Słowik? Co to w ogóle jest? Slavik, Slavik! Przez tyle lat nie potrafisz się nauczyć jednego nazwiska? Nie wierzę. To uwierz wreszcie! Robisz ze mnie pajaca, ale to ty nigdy nie powiedziałeś, o co ci chodzi. Nigdy. Nie. To ty mnie nigdy nie słuchałeś. Chester, twoje wejście. Mam występ. Poczekaj do końca. Łuk... Czes... Jest już? Kto? Ten producent telewizyjny. A, tak. Siedzi przy Trójce. On naprawdę chce coś tu kręcić? Podobno. Co za noc! Powodzenia. Co za noc! Po raz drugi tylko w klubie Splendor. Ferrari wśród sucharów. Chester Slavik! Yo, Chester Slavik Show. Witam was wszystkich bardzo serdecznie ponownie. Mua. Słuchajcie, widzę, że jest was coraz więcej. Bardzo się cieszę. A propos dużej ilości ludzi, nie wiem jak wy, ale ja na przykład uwielbiam podróże. Dużo podróżuję. Ostatnio słyszałem, że na greckiej wyspie Korfu jest takie oburzenie turystów, jest tyle ludzi, że miejscowe władze postanowiły wybudować dodatkowe sklepy. I wiecie, jaka firma, jaki sklep wygrała przetarg? Nie wiecie? Carrefour. Słuchajcie, no, ja tego nie wymyśliłem przecież, prawda? O! A ciebie chyba nie kojarzę. Chyba nie chodzisz tutaj zbyt często. Jak masz na imię? Zresztą nieważne. Powiedz nam, jak na imię ma twój chłopak? O, pierścionek. Bardzo piękny, niedrogi. No to jak? Emil! Emil, bardzo pięknie. Brzmi jak proszek do prania. A powiedz nam, skąd Emil pochodzi? Z Warszawy. Uwielbiam Warszawę, kocham Warszawę, nie wiem jak wy. Jak chcę się zabawić, to zawsze jadę do Warszawy. No gdzie można się lepiej rozerwać niż w mieście, którego symbolem jest naga laska, co klęka do miecza? Powiedz, czym Emil się zajmuje? Przestań. A, trener personalny. No super, już pewnie fit. Wszyscy teraz chcą być fit. No, a wiecie podobno, jakie osoby lubią takie klimaty właśnie? Nekrofilki. A wiecie dlaczego? Bo kręci ich martwy ciąg. Powiedz mi, przepraszam, czy Emil może by mi mógł polecić jakieś fajne ćwiczenie, żeby sobie zrobić łapę? Ale lewą łapę, bo wiecie, prawą mam już dobrze zrobioną. Tak.
No niestety jestem asymetryczny, a chciałem być symetryczny. Platon mówił, że symetria to piękno. No ale niestety jestem asymetryczny. No, dzięki mojej żonie. Słuchajcie, seks z nią był tak intymny, że nazwałem to współżycie na ratownika medycznego, bo podczas stosunku musiałem się pytać, prosić ją, żeby ruszyła ręką, żebym mógł zobaczyć, czy ona w ogóle żyje. No nic, Emil, gdziekolwiek jesteś, masz teraz jakiś tekst motywacyjny? Słuchajcie, to takie show. Nic się nie stało, oczywiście. Maju, była świetna, dzięki. Słuchajcie, widzimy się niedługo. Dziękuję. Dzięki. Wie pan, bo ja mam pomysł na taki show. Popchnij mnie, daj mi jakiś... Niezły występ. A, dziękuję. Zabawny jesteś. Nie do końca rozumiem ten żart, ale jesteś zabawny. A ty jesteś, przepraszam, jakąś hakerką? Samo śpiewanie już nie wystarcza? A w tym klubie to już chyba nic nie wystarcza. Powinieneś mieć konto na Instagramie albo na YouTubie. Tam się teraz robi karierę. Chodź, zrobimy sobie selfie. Od godziny 22.30 do godziny 22.45 na hasło Splendor otrzymujecie 2% rabat na każdy wysokoprocentowy alkohol. Szocik Splendor w Splendor Klubie. Postaw, panie, już cię lubię. Sania śpiewa, znajdziesz mnie na Insta. Dobra, jaki utarg mamy dzisiaj? Słabo. A ile whisky zeszło? Nie wiem. To spraw. Sorry. My tylko gadaliśmy. Ściągnij tę perukę i chodź do baru. Masz wolne na dzisiaj. Mam jeszcze jeden występ. Słuchaj, szukają konferansjera na święto kwiatów w Skierniewicach. Nad nim Myślenic. No. A nawet na dożynki w Słomnikach. Masz się gdzie zaczepić. Dlaczego ty im pomagasz?
kochamy się na dobre i złe, a tu tylko tak ma sens. Znów przybyło parę lat, coraz częściej wątpię w nas. Nie potrafię sama spać, ty też jakoś sobie pamiętajcie, że nie tylko ja tutaj jestem. Jeszcze dzisiaj, po raz ostatni, człowiek, który przypomina o tym, co było, a o czym każdy marzy, żeby wróciło. Chester Slovik! Yo, yo, yo! Ponowne brawa dla Sani, jest znakomita. Jeszcze o niej usłyszycie. Piękna piosenka, która zresztą przypomniała mi o jednym gościu. Gościu, który mówił, że nigdy żon nie zdradza, tylko je zmienia. Mowa o moim tatusiu, notabene. Pozdrawiam tatusia, pozdrawiamy oczywiście samego notabene. I powiem wam, że Skubaniec miał rację. Faktycznie miał tatuś 3 żony, ja miałem 3 mamy i powiem wam, że dla młodej osoby to była sytuacja bardzo spoko. Wyobraźcie sobie Wigilię, dostawałem 3 razy więcej prezentów. Dostawałem 3 piżamki i 3 dezodoranty. Ale wiecie co? Powiem wam, że w rozwodzie nie ma nic spoko. Nic. Nie wiem jak wy, ale ja myślałem całe życie, że miłość da radę, że miłość wszystko załatwi, że miłość to takie alibi na wszystko. Dzisiaj się dowiedziałem, że miłość bardzo często nie wystarcza. I to nie są słowa prostytutki. Nie żyj się z kobietą, z którą możesz żyć, ale żyj się z kobietą, bez której żyć nie możesz. To z kolei powiedział mi jeden Alfons z Vegas. Wiecie co, szlajałem się ze swoim programem po świecie, byłem tu i tam. Od Domu Kultury w Garwolinie po Comedy Store w West Hollywood. Tam akurat się przyznał, że byłem tylko w kiblu, bo zaszkodziło mi meksykańskie taco. No ale słuchajcie, no jak już mieć biegunkę, to w Hollywoodzie, nie? Piękne czasy. Piękne czasy. No a dziś co? Zawsze mówiłem żonie, bądź cierpliwa, że będzie splendor, że będzie pięknie. No i co? Splendor jest, występy są, jest Gerard, dzięki któremu to wszystko działa. Dzięki Gerard! A mogło być tak pięknie, nie? A, Gerard, zresztą twój kibel jest o wiele ładniejszy niż ten w West Hollywood, ale może dlatego, że ciężko u nas o prawdziwe meksykańskie taco. Stoję tu tak przed wami i widzę, jak siedzicie, klikacie w te swoje smartfony. Social media. Takie czasy, co zrobić. A wiecie, że ja nie mam nawet Instagrama?
Do niedawna myślałem, że Instagram to jest takie hasło, jak się dzwoni do swojego dealera. Wiele lat temu zamknąłem się tutaj, w tym splendorze, z jednym skurwysynem, który prześladuje mnie całe życie. Nie, nie, Geralt. Siadaj, to nie o tobie mowa. Mowa o moim ego. Cichy, podstępny skurwiel ego. Kto wie, może gdyby nie on, to miałbym teraz tego cholernego Instagrama? Może miałbym milion odsłon na YouTube? Może żarłbym meksykańskie taco gdzieś w Kalifornii? A może żona przynosiłaby mi piwo, a nie papiery do podpisu? Ale nie jojczymy, nie stękamy. Tak zawsze moja żona mówiła i zawsze miała rację. Nie jestem zły za te papiery. Jak miała ze mną wytrzymać, skoro nawet ja tego nie potrafię? Mamy to, na co zasługujemy. Na dzisiaj to już wszystko. Nie będzie pożegnalnego suchara. Chciałem wam przekazać tylko poradę, którą usłyszałem w Baltimore od starego Albańczyka. Złote runo wystarczania samemu sobie broni przed cięgami, ale nie przed ukuciami szpilki. No dobra, powiedziała mi to jedna dziwka z sieradza. Dziękuję. Ale panowie i panie, odprowadźmy Chestera brawami! Chester znowu, co państwo wystąpił! Stuwa więcej, bo było świetne. Świetny występ. Posłuchaj. Jaki jest ulubiony sposób rwania zębów przez barmanów? Na żywca. Kurwa, dobry jesteś. Skąd wiedziałeś? No, Ferrari wśród sucharów. To tylko takie show. Geralt, świetne miejsce. Robimy to. A ta dziewczyna, co tutaj śpiewała, prawdziwy anioł. Macie jakiś namiar na nią? Sania śpiewa. Znajdziesz ją na Instagramie. Będzie gwiazdą. Razem 20-letni. To co? Do zobaczenia za tydzień. Mój śnieg.
sami gdzieś wymykasz się bez słowa i wiem, że ja zawiniłam też, sama nie wiem, co w tym jest, na co czekam, czego chcę. Gaśniesz we mnie z każdym dniem, jestem twoja coraz mniej. To nie to me.